Kilkadziesiąt malutkich skrzydełek znalazło się na katowickim rynku. Ktokolwiek je znajdzie, otrzyma drobny upominek, choć ten nie jest najważniejszy. Liczy się rozmowa. Akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów ma zachęcić mieszkańców Katowic do rozmów o potrzebach i problemach dzieci, które często znikają w szkolnym tłumie, czują się zagubione i potrzebują realnej pomocy. Karolina Komada. Osiedlowa ławeczka, miejsce wielu spotkań i rozmów, miejsce, w którym często pojawia się wiele emocji. To jest też takie miejsce, na którym my często z dzieciakami siadamy i rozmawiamy na ulicach, tworzymy te relacje. A dzisiaj w centrum Katowic zawiesimy takie skrzydła, żeby zwrócić uwagę mieszkańców na problemy, na dzieciaki, które potrzebują naszej pomocy. Pomocy, której można udzielić wpłacając 1,5% podatku na Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów. To bardzo fajne akcje są. Co prawda nie brałam udziału nigdy w czymś takim, natomiast jeśli tylko jest okazja właśnie na wsparcie jakiejś fundacji, właśnie które niosą pomoc jakimś właśnie potrzebującym, no to jestem jak najbardziej za tym, żeby to promować i żeby właśnie w takiej formie, myślę, to jest bardzo fajna opcja. W formie skrzydeł aniołów, czyli wolontariuszy, którzy od 30 lat szukają potrzebujących wsparcia dzieci. Mamy domy, mamy to miejsce, gdzie dzieci mają swoje kapcie, gdzie mogą zjeść obiad, gdzie mają przyjaźnie, gdzie się mogą bezpiecznie bawić, ale też jesteśmy na ulicach i rzeczywiście nasi streetworkerzy codziennie są na ulicach, na podwórkach dzielnic, w których pracujemy, to jest Katowice, Załęże, Chorzów, Batory, Sosnowiec, Juliusz. Docierają do tych dzieci, do tych młodych ludzi, którzy bardzo często nie przyjdą sami po pomoc, bo się wstydzą, bo nie wiedzą, czy można, bo się boją. I to jest nasza rola, dotrzeć do dziecka, być z nim w jego przestrzeni. Już jutro, dokładnie 12 kwietnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów wraz z dziećmi skryło na rynku w Katowicach drobne paczuszki. Znajdują się w nich informacje, jak wesprzeć fundację.